Witam hodowców, hodowczyni. Jak sami widzicie, Tomasz Czapliński na pierwszym planie. Tomek, co u Ciebie w sezonie 2023 słychać? Trwa po prostu. No, lotuje się starymi gołębiami powolutku. Później tam opowiem, jak tam wyniki tego. Młode, obstawione gołębniki wspólne. Zaczynamy chować dla siebie, czy tam odkładamy dla siebie. Właśnie, to ile gołębi masz? Młodych, tak? Nie, swoich to 15. 20, co ty gadasz? No, naprawdę? Młodych. Trochę prezentów mam. No może nie tak trochę, chyba więcej niż w tamtym roku. Naprawdę. Dziękuję kolegom wszystkim za prezenty, które znalazły się w moim gołębniku. Może troszeczkę to swoje obstawiam na wspólne, a prezenty otrzymuję, ale obserwują koledzy. Po prostu widzą, jak czy są w innych terenach zdolne do latania. No, sprawiają się dobrze gołębie. Darka Tomy był z pierwszego lotu, czy chyba z pierwszego lotu pierwszy się odbił. U mnie dwulatek, no, Arek mówi, że się nie dziwi, z dobrych gołębi. Teraz na 600 mieliśmy, bo mówię 600, bo bez 4 km 600, pod wiatr ciężko, roczne samice włożyłem, na pewno też dwie arkowe wylądowały. Wielu innych hodowców tak samo. Z każdego od hodowcy są gołębie, utrzymują się. Zeszły sezon 2022 na loty gołębi młodych był bardzo dla Ciebie udany, bo Ty zdobyłeś wszystkie tytuły mistrzowskie w oddziale, wszystkie wygrałeś, byłeś mistrzem we każdej kategorii, ale to jeszcze dodatkowo rywalizacja na wspólnych gołębnikach, to też było dla Ciebie duży sukces, no bo na wspólnych gołębnikach wygrana, w oddziale wygrana. No mam nadzieję, że ten sezon 2023 nie będzie gorszy. Właśnie, żeby nie był gorszy. Nie, tutaj... no właśnie, też tak marzę sobie, żeby nie był gorszy. No może troszeczkę się oddziału boję, że tych młodych za mało swoich, czy po prostu takie późniejsze. Ale tak jak mówisz, tamten sezon było, chociaż nie było tam aż, ale był na Witnicy pierwszy gołąb z finału. Drużynowo było czwarty, piąta drużyna w Rogowie, na WG Kaszubach też drugiego asa miałem. No naprawdę na wspólnych czy u siebie, bardzo zdrowy rok był, co widziałem po młodych wychowane. Nie miałem w tamtym roku adeno, naprawdę zdrowo się młode chowały, czy na wspólnych się utrzymało dużo, jak mówię, 60-70. Zadam Tobie takie pytanie, troszkę przepraszam, że przerwałem. W zeszłym sezonie mówisz, że nie miałeś adeno. A czy jest to prawdą? Ale chciałbym, żebyś powiedział faktycznie prawdę, bo sam jestem zawsze prawdę mówię. Bo jestem tego ciekawy. Ty od nas brałeś Wonder. Chodzi mi o Wonder Pigeon i podawałeś go faktycznie? Tak, podaję. W tym roku właśnie brałem. Chodzi mi o to, czy uważasz, że mógł wspomóc coś. Właśnie to jestem ciekawy. Tak. Uważam, że każdy dobry środek wspomaga te młode od początku, dobrze karmić młode i tego, wiadomo, że jedni rodzice się starają, ale ten środek tak, jak najbardziej uważam w tamtym roku, że dużo się przyczynił i dużo ziół używałem i tego, ale ten środek podstawą jest, tak jak kiedyś w Epuchowie powiedzieli koledzy i tego, że no, odbudowuje te jelita, wszystko te włoski, to jest podstawa. Tam chodzi o to, że to jest, jakbyście hodowcy sobie poczytali, Wonder Pigeons to jest produkt na bazie monoglicerydów, a monoglicerydy odpowiadają za to, żeby w przewodzie jelitowym nie dochodziło do stanów zapalnych. No i to... Adeno jest podstawą raczej stanów zapalnych, karma gruba, czy po prostu adeno temperatura. Adeno występuje od tego zapalenia wymioty, E-coli, czy tak, no, dokładnie. Czy w tym roku dużo słyszę, że roczny gołębi mają problemy z adeno i tego. Na tą chwilę ja u swoich nie zauważyłem. No, rocznych gołębi, można powiedzieć, starych, chciałem powiedzieć, lotowych, bo koledzy, czy w sekcji, czy w oddziele to słyszę, czy po Polsce, że chorują. No może też właśnie to jest przyczyna, że cały czas podaję. No, nie jest problemu za adeno? Nie, nawet teraz na tą chwilę na roczne nic się nie działo, było naprawdę, obstawiłem samicami 600, były straty, wiadomo, nie powiem, że wszystkie roczne przyleciały, ale jestem zadowolony na te, które wyglądałem, czy samica, która była siódmym lotnikiem po czterech lotach, pierwsza z rocznych i tego, to jest w domu, usiadła 62, to też jest prezent, dziękuję tam kolegom z Bawarii i tego, no, inne gołębie, no, starają się tak samo, po prostu jeden lot pasuje pod ten, to chwaląc, tak jak drugi lot czy trzeci był, co po defale. Piątek wychował, czy piąto miał trzeciego gołębia, czy drugiego w Polsce po defale od pana Jaworskiego. W tamtym lot, to nawet Michał Pachul powiedział, nie pasowało pod defała 2 czy 3 dwulatkami.
przepadła tak samo po defale, ale i najlepszy lotnik oddziału, co był na młode, tak samo wtedy w ten locie mi roczny zginął. No ale co, trzeba chować dalej i lotować, i jak Piotrek mówi, ludzie giną na wojnie, gołębie ginęły i będą ginąć i tego. No ale jest dobrze, jest duża jeszcze armia gołębi, uważam, że wyselekcjonowane roczne gołębie, już samice by musiało być z wiatrem, żebym je obstawiał na 800 czy na kolejno 600, bo naprawdę miały ciężko, same stare siadały, dopiero później po 20 gołębiach roczne się pogadzały, chociaż druga roczna usiadła u mnie, ale to też jest właśnie po tym 2404, co piąto w Polsce miał Piotrek i tego, to potrafiły dwa z gniazda samiczki przylecić. Prezentuję ze starej gołębi może moją najlepszą samicę, raczej tak, po 5 lotach jest w tej chwili najlepsza, 22 czy 4, 20 chyba druga lotnikiem oddziału na 5000 prawie gołębi z 20 roku, 13974. No samica przepiękna, składa się, spokojna, na pełnym skrzydle, przygotowywana na 600, dzisiaj w nocy kładzona, chociaż nie powinnam lotników pokazywać, ale mi się wydaje, że powinna dać radę. Jest to samica po wnuczka Marcina Kobieli, olimpijczyka, czyli po synie. Znaczy już ojca sprzedałem, Marcin odkupił z powrotem, po majówce były wysłane. Kupił syna 160, odkupił ode mnie z powrotem i syna 50, to jest właśnie córka. Może w ten sposób, Tomek, powiedzmy, bo pewnie wielu z hodowców historii nie zna. Ty od Marcina Kobieli zakupiłeś dwa gołębie. Znaczy więcej nawet kupiłem. Dwa takie bardzo szczególne gołębie, które Marcinowi przyczyniały się do wielu sukcesów. Dokładnie. I Marcin przez pewien jakiś okres czasu dzwonił do ciebie i pytał, czy mógłbyś odsprzedać tego gołębia. Dokładnie. Ty przez chyba 2 lata odrzucałeś tą transakcję. Tak. Aż w końcu teraz... Mówię, już troszeczkę było do wojlery uchowane, nawet Marcin zadzwonił w marcu, były połączone, coś tam wspólny gołębnik uchowałem i uchowałem sobie do wojlery, nawet w tej chwili dorasta niebieski, dokładnie za tydzień z półtora jest do wyjścia, to właśnie był w ostatnim tygodniu, jak wysłałem Marcinowi, to samica naniosła jajka. I odsprzedałem po prostu te dwa Marcinowi z powrotem. No można powiedzieć wybite gołębie, bo po każdym gołębiu coś zostaje, no jest przykładem samica. No może jako 2-letnia aż nie było takiego efektu, ale jako już 3-letnia polatuje naprawdę mocno w skrzydle. Zresztą matkę też ma dobrą, taką ubarwieniem to nawet do matki jest podobna, bo ojciec był niebieski, a samiczka jest 426 z 15 roku od Mariusza Chłopeckiego. To właśnie córka Faraona. Też kupiona z kozi główek, usiadła tam chyba z finału w Dysze czy w 20 z finału, jak na wspólnym gołębniku w kozi główkach. I jest ta samica, nawet też Mariusz był moment, czy się pytał, czy chce ją odsprzedać. I no, tamte lata nie, może 15 rok, może powoli też tam się tak starszy gołębi, czy zmniejszam rozpłód i po prostu młode gołębie sobie dochowuje do rozpłodu. No to jest to właśnie moja najlepsza samica na tą chwilę, chociaż lot wcześniej była roczniówka 7 czy 8 lotnikiem oddziału, ale spudłowała z 600 roczna. No i tutaj jest kilka lotników jest fajnych. No, później jeszcze zaprezentuję samca z tamtego gołębnika. Ten gołębnik, który teraz hodowcy się przy nim znajdujemy, zrobię taki może trochę kadr, troszkę do tyłu. To jest, Tomek, gołębnik, z którego lotujesz no, starymi, dorosłymi gołębiami, tak? Tak, znaczy tu są samice i stare, i roczne. I oczywiście przewaga samic, mam 17 samców jest, ale samce nie były włożone na 600, w tej chwili też nie będą, zawsze te samce są, a to są wszystko młode samczyki, po prostu przeniesione z tamtych gołębników, lotowane tam, nie chowały nawet dobrze młodych, ale fajnie się utrzymują, trochę próbowałem na suche w tym roku, po latających nie chowałem, coś tam się wylęgły, coś jak nie ale po tygodniu przyjechałem. To proporcjonalnie tobie leci więcej, lepiej samic. Tak, to samic mam na przykład teraz 70 sztuk, a samców ledwo 40. 17 starych i tam 20 parę, dokładnie 42-3 samców mam, a samic koło 80. Wow. 120 sztuk gdzieś do lotu mam, na pierwszy lot kładłem 152 sztuki, na drugi 149, na trzeci 144, na czwarty
czwarty lot 100 też chyba, 139, 137 albo 139 i teraz włożyłem 109 na 600. No i około 20 sztuk brak, no, ale to roczne wszystko było włożone, no, ale było ciężko, nawet wczoraj dwa byłem nad wodą na działce i syn dzwoni, że doleciała dwuletnia samica i roczny samiec z gołębi z czypami, ze wszystkim sangersa, roczny sangersa, piękny samiec już on, tylko będzie wkładany na 300. No. Zawsze mordowałem gołębie, ale te lata są coraz trudniejsze, coraz ciężej ten sezon jest i się zapowiada w niedzielę tak samo. Ciężki, wymagający lot, pod wiatr mocny, upały, no, ale stare gołębie wszystkie będą włożone, jakieś tam pojedyncze sztuki zatrzymane. Pewnie około 70 sztuk będę chciał włożyć. To tak jak mówię, rocznych jeszcze jest 50-60. Obecnie, Tomek, jesteś na etapie sezonu lotowego, który już, no powiedzmy, że prawie jest w połowie, czyli już po piątym locie konkursowym, jak ustaliliśmy, jesteś. I jak ten sezon wygląda? Czy twoim zdaniem to jest sezon udany, trudny, ciężki, wymagający? Jak tobie lecą gołębie? No bo na pewno wśród hodowców w Polsce jesteś osobą rozpoznawalną i pewnie każdy się zastanawia, jak Czapliński leci. Znaczy, no uważam, że na tyle czasu, co poświęcam gołębiom, to nie jest źle. Po prostu z całości jestem chyba piąty w oddziale, w bardzo silnym oddziale, co podkreślę. Z 50 jestem 8 czy 9. No i po prostu jakoś się kręci. Chyba trzeci lot taki miałem udany. 130 zakoszowałem, 90 przeszło konkursu wziąłem. Teraz mieliśmy 600 prawie kilometrów do mnie, jest bez czterech. No to nie jest jakaś 500, tylko 600. Bardzo ciężki lot, jest właśnie po piątym locie. Jest dzisiaj piątek, dzisiaj w nocy ładujemy na drugą 600, można powiedzieć. Zapowiada się jeszcze bardzo ciężejsza. No ale no, jest jeszcze gołębi starych z 60, 70. Roczne były samice wszystkie na tym locie ciężkim. Dobre gołębie, uważam, poradziły sobie, straty też jakieś były, ale jest dobrze, dużo lotników tam jest i młode gołębie bardzo się wybijają, raczej roczne. Każdy narzeka, że po prostu rocznych nie ma, ja jeszcze mam 50 czy 60 rocznych. Zresztą no, po prostu tamten rok na młode był udany, wszystkie kategorie, przecież na młode wygrałem, dlatego ten, uważam, że ten rok był akurat do, wyląkł się u mnie dobrych gołębi. Zresztą można powiedzieć, najlepsze gołębie, takie szybsze gołębie zatrzymywałem w tamtym roku u siebie, dlatego te roczne polatują dobre gołębie, a takie można na ciężejsze loty obstawiałem wspólne gołębniki. W tym roku jest inaczej, młode dopiero dla siebie po prostu odstawiam. Jakieś tam no, zobowiązania mam dla kolegów, dla was, dla firmy, czy no, po prostu, no, ale jeszcze jest cały czerwiec odłożyć młode. No, postaram się, żeby tych młodych trochę było. Zobaczymy, no trochę wspólnych gołębników obstawiłem szybszymi gołębiami. O, w tamtym roku, tak jak mówię, twardszymi, takimi wolniejszymi, dlatego ten efekt był, przegrałem, można powiedzieć, przez 3 lata w trójce w Rogowie byłem drużynowo, a w tamtym roku byłem czwarty, piąty, ale to też dobry wynik co roku, zresztą nie będzie się wygrywać w tym roku. No postawiłem, że wszystkie gołębie szybsze, wolniejsze do drużyn poskładałem tak, żeby z początku trochę szybkie biły, później twardsze z finału są mi potrzebne, ale zobaczymy, to nie jest takie łatwe, a jestem zadowolony. Mało czasu poświęcam gołębiu, można powiedzieć, żona poświęca, jak nieraz się śmieję do kolegów, że to żona ogrywa, jak udany lot mam czy coś, to jest jak jest, jest dobrze. Trzeci lot, to co to za lot, bo powiedziałeś, że był udany. No, znaczy no, udany, bo zacząłem bić od siódmego gołębia. Chyba 5 naraz spadło od 7 w oddziele na około 5000 gołębi, tam 4 chyba 600, czy ileś było na tym locie. 92 konkursy chyba. No to ja uważam, że jest wydolność super. Drugi rok, drugi lot już, to czwarty już był chyba słabszy. 50 czy 60 konkursów. No, tamten mi się podobał. Naprawdę nie był łatwy lotem, ale coś dopasowało się, dograły gołębie. A, bo drugi miałem taki słaby. Czy ten, bo po prostu rozsadziłem gołębie po drugim locie.
to czwarty, piąty, to drugi chyba lot miałem. Tak, to drugi taki był super lot. Bo po drugim rozsadziłem, żebym wiedział, że taki lot będzie udany, że tak ciągnęły do półek, do misek, to bym nawet nie rozsadzał. A trzeci już był słabszy, około 60 konkursów już te gołębie tęskniły, wisiały samice na drzwiach, nie chciały jeść. A loty są ogólnie wszystkie pod wiatr, czy to krótki, czy długi, to wymagające loty, selekcja gołębi jest prawidłowa, mają co robić, jeżeli jakieś tam wiatry dmuchają. No, jest sezon, nie narzekam, po co to narzekać. Jest taka pogoda, nie jesteśmy zależni od tego, czy jest po prostu tak, czy... Prezentuję następnego lotnika, na tą chwilę w oddziale jest 24, tak, samica była 22. To jest samiec z 18 roku, o numerze 4529. Ten gołąb naprawdę z wybitnym gołębiem, co roku lata, dwa lata temu ze spalonego gołębnika był przeniesiony tam, latał na ostatnim maratonie bardzo ciężkim, zawiesił się koło Gorzowa Wielkopolskiego, nawet Kacper mi go odbierał, zależało mi, gołąb wchodził i wychodził do klienta, po prostu do nawet chyba nie hodowca, zgłosił mi go. No, Kacper mi odebrał tego gołębia na tą chwilę bezbłędnie w tamtym, tak, dwa lata temu, w tamtym roku bezbłędnie, nie wiem, 10, 11 konkursów zrobił, czy 12, a właśnie dwa lata wcześniej, jak spaliłem gołębnik, to on był w tym spalonym gołębniku, to był do przedostatnim locie, na ostatnim locie przegrał lotnika oddziału. I spudłował wtedy, zresztą on nigdy masy nie może mi nabrać, jest dogadzany, jest taki ostrzejszy, naprawdę ostry gołąb, kurna, ale naprawdę też wybitnym gołębiem uważam, że dwa gołębie poszły, w tym roku nie chowałem, ale jajka były podebrane na wspólny gołębnik, bo nie chowałem tak po nim, chyba do rogowa nawet są włożone z samicą od Grymego. No zobaczymy, ale na tą chwilę się zapowiada, też jest przygotowywany na, znaczy to już co tam przygotować, już dzisiaj to ostatnie wieczorne karmienie i do kosza o 6 rano, czyli rano już nie zjedzę, bo 4 będę łapał, od 6 mamy koszowanie na 600 w sobotę i w niedzielę lot, no zobaczymy, no żebym nie przechwalił ich, no ale no trudno, no, takie jest. Trzeba wkładać, grać gołębiami, obserwować i no, po prostu chować po wybitych gołębiach. I dlaczego mogło przyjść 80 parę sztuk z 600 w tym roczne wybitne gołębie, chociaż się spóźniły, czy bez konkursu ta, co była siódmym lotnikiem oddziału na około 5000 gołębi. Nasz oddział może nie mało jest, na tą chwilę jeszcze na 300 wkładaliśmy 4600. Ilu hodowców macie na oddział? Około 120. Ale naprawdę wybitni hodowcy, którzy wychowali olimpijczyki, czy wysoko w rejonie, czy w Łódzkim, czy Zbyszek Michewicz, czy Stanisław Skucha, czy po prostu no naprawdę jest 10 to tak wybitnych hodowców, że ja jestem zadowolony, że z takimi walczę, a to, że przegrywam, to wcale się tym nie martwię. Ja wiem, ile poświęcają czasu koledzy gołębiom, to zasługują na to. A ja się bawię, cieszę się, że się spotykamy. Szacunek mam u hodowców, u kolegów, że potrafię tak mało czasu poświęcić, a jakoś takoś latają. Z tych pozycji, to mniej więcej jak pamiętam, byłeś na których tam miejscach? Szóste, ósme? Gdzie teraz w tej chwili? No, w oddziale. Piąty jestem i dziewiąty z 50. Z 50 zaufałem gołębiom. W tamtym roku przerwałem loty z starymi, rocznymi raczej. I nie były selekcjonowane do końca i dwuletnich samic wkładałem bardzo dużo do 50, nie zaufałem czteroletnim gołębiom, trzyletnim i po prostu ta 50 słabiej wychodzi i uważam, że będzie słabiej wychodzić, bo część teraz tych dwuletnich gołębi na tej 600 poniosło stratę, poniosłem. To nie były gołębie selekcjonowane, przerwane, bo chowałem rok wcześniej na wspólne gołębniki, już były lotowe, sparzone w grudniu, czy tak jak Marcin Paluch mój przyjechał w lutym na odwiedziny czy na imprezę i tego już ja miałem młode po latających gołębiach, mój Tomek, nie polecisz tymi gołębiami. I tak było i przerwałem roczne, po prostu nie dawały rady, stare gołębie przychodziły, dopiero roczne się pokazywały 30, 40 i przerwałem po 300 któryś.
Nie były do końca wyselekcjonowane. Gołąb musi być selekcjonowany, lotowany i młode tak samo. Do końca robiły wszystkie loty i widzę, że w tym roku się robi taka naprawdę drużyna fajnych rocznych gołębi, która jest 50 czy 60, jeszcze trochę poselekcjonujemy, ale swoje zrobiły co niektóre i widzę, że naprawdę wyrosły niektóre gołębie, niektórzy czy koledzy, czy po prostu, czy może znajomi też nie wierzyli, że młode, że ja młode wożę codziennie rano i wieczorem. Nie było takiej, powiedziałem, dwa razy czy trzy razy któregoś tygodnia było najwięcej wywiezione, efekt jak miał przyjść, tylko że naprawdę super gołębie młode, zdrowe były, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, czy wspomnimy, że uważam, że to efekt jest zdrowe wychowania młodych, to jest podstawa. Jak się wychowają, to później się utrzymują, te gołębie kilka lat, tak 15 rok miałem, też wygrałem kategorię i całość i 50 na młode i służą do, no raczej w tamtym roku wycofałem 4 czy 5 z 15 roku do rozpłodu. Ale to jest to, jak się wychowają zdrowe, to one służą kilka lat. Na sam koniec, hodowcy, zrobimy takie wyjątkowo inne niż zwykle zakończenie. Tomek, jesteś osobą, która z perspektywy na lata troszkę już zebrałeś doświadczenie w sporcie gołębiarskim. Zdobyłeś i tytuł mistrza oddziału w kategorii młodych, te mistrzostwa w różnych klasyfikacjach osiągnąłeś super, czy na przykład w intermistrzostwie pamiętam, że miałeś super wynik na kilka krajów. No było dokładnie i w maratonie w Polsce się liczyłem, 70 w okręgu, w dziesiątce w różnych kategoriach. No po prostu brakuje takiego kropki nad i, ale to tam wszystko nie zazdroszczę im, co pracują z gołębiami. Po prostu życzę tego, że wszyscy nie mogą być mistrzami, jest tylko jeden i zawsze tak było i będzie tylko jeden mistrz w danej kategorii, a dalej później też. Ale to są ułamki, sekundy, mylenia się, po prostu dogrania gołębi, wytypowania. Po prostu w każdym, z tym żyć. W każdym oddziale musi być jeden mistrz, a nie kilku. Dokładnie. I to jest normalne. Jako osoba, która już masz, powiedzmy, to doświadczenie już pozyskane, powiedz mi, gdyby był hodowca, powiedzmy w stażu, w wieku 18 lat, który przychodzi do ciebie i mówi: panie Tomku, oglądam pana filmy, oglądam pana hodowlę, jestem pod wrażeniem. I jak byś takiego hodowcę poprowadził, gdzie byś mu wskazał kierunek, co miałby zrobić, albo gdybyś ty miał startować hodowlę gołębi pocztowych od nowa, co byś zrobił, w jakim kierunku byś poszedł i jak byś to zrobił od początku? Po pierwsze bym doprowadził swoją hodowlę do zdrowia. Po prostu choćby to, czy to były mamki, czy obojętnie swoje słabsze gołębie lotowe, to podstawa, żeby do zdrowia doprowadzić, żeby on dalej potomstwo, czy papkę, czy ten. I drugi raz by mi się udał, taniem kosztem, na pewno młodzi hodowcy, czy niezamożni, po prostu ja sam namawiam, że przyjedź sobie, weź jajka, przyjedź sobie, weź małe młódki i wtedy no, jest szybkie prawdopodobieństwo, że się tego, tak jak no, nawet z lotowych tanoszą się samice, gdzieś tam się sparzą, czy moment samiec i te jajka nawet wypalają, ale na wiosnę oddałem, tak, dwa rzuty jajek. Wcześniej zresztą fajnie nawet teraz miałem sytuację, dokładnie pozdrawiam, życzę zdrowia. Hodowca starszy odezwał się po 3 latach, 4, że super, wybitne gołębie, gdzieś tam też chyba radą gdzieś tego, on już nie lotuje, zdrowia nie ma, ale naprawdę był zafascynowany. Zresztą kilku w Polsce mam takich fajnych, którzy no, kibicują mi, czy życzą, starsi panowie, i zresztą życzę im zdrowia, które ja oddałem moment mutki na młodych hodowców. Chwila była, że przeszła mi przez myśl, żeby po prostu wspomóc starszych panów rencistów, czy tego, żeby jakimś materiałem, ja nie mówię, że może lepszym niż oni mają, ale niektórym może by naprawdę pomogło. Chodzi mi przez myśl, może nawet naprawdę, czy nawet na tą chwilę wspomniałeś, no to coś wymyślę, że od w sierpniu, czy coś, jakieś tam 5 czy 10 młódków sprezentuję, nie wiem, po prostu, czy prezesi oddziałów zgłoszą jakichś starszych swoich członków, hodowców. I zasłużonych. Zasłużonych, dokładnie, że po prostu starają się, że tego, no nawet dokładnie, jak będzie ktoś oglądał, to tam przyjmę po prostu na jakieś 10 młódków dla starszych, dokładnie, to zapraszam nawet prezesów oddziałów, oni są najbardziej zorientowani, którzy zasłużeni członkowie, którzy są w gronie 50 lat czy 60, starsi panowie, i ja sprezentuję
każdemu tam po jednym, po dwa młotki, z 10 młotków dam na ten cel. I to dla mnie nie polega wszystko na pieniądzach. Ja, jak ktoś powie, że czy na aukcję, tak jak mówię, do zobowiązania dla firmy, czy tego, no po prostu no, daję na aukcję jakieś, płacę pieniądze, tak jak Marcinowi, czy tego. Nie chodziło o pieniądze, żeby chciałem uchować, chciałem, kupiłem, pojechałem. Szanuję Marcina i nie było tego, że czegoś nie kupię od Marcina. Wszystko kupiłem, które później może wyjechałem, Marcin żałował. No ale chciałem kupić sobie, miałem przez 3 lata u siebie w hodowli. Mam kilka gołębi jeszcze oryginalnych od Marcina, super, które są super dokładnie. 7 as w Rogowie jest od Marcina po oryginalnym ojcu. Dlatego życzę, żeby młodzi hodowcy, czy właśnie te prezenty, czy dla starszych, i nie, że ktoś zobaczy, o, bo Czapliński sprzedał gołębia, albo ile włożył Czapliński na wspólny gołębnik. Nie, na wspólnym gołębniku gra tylko jedna drużyna, gra tylko jeden gołąb. Ja wkładam wszystkie, żeby sobie po prostu wyselekcjonować, zauważyć, które dają radę na wspólnych. Ja się nie boję po prostu, czy włożyć jedną wybraną drużynę, ale na to nie ma mądrych. Jak wcześniej powiedziałem, Czapliński i Łysy, bo to są moje drużyny, były dobre gołębie wkładane i zawsze wychodzą, inne drużyny wygrywają, bo w gołębiach nie ma na to. No po prostu, jak, kiedy przekaże te najważniejsze cechy dana para. Okej, okay, ale gdybyśmy wrócili jeszcze do tego, co na początku mówiłem. Przychodzi do ciebie taki 18-letni chłopak, no i mówi do ciebie, że chce zacząć. Okej, okay, no ty jesteś w stanie dzisiaj pomóc, tak? No bo masz taką możliwość, jak najbardziej jest to fajne. Ale w jakim kierunku warto, żeby taki hodowca poszedł? Gdzie takie gołębie byś ty zakupił? Jakie suplementy, jaką karmę? Może nie ma takich złotych rad, ale w którym kierunku byś go poprowadził? Znaczy na pewno, żeby dobre gołębie, mniej chować, zadbać, suplementy. A dobre? To znaczy, gdzie dobre gołębie kupić? No dobre, gdzie kupić? No nie wiem, no to nie mogę siebie zareklamować czy tego, bo też są i gołębie słabe, średnie i bardzo dobre. Nie ma, w każdej hodowli są bardzo dobre, średnie i są na pewno, nie wierzę, że ktoś ma tylko bardzo dobre. Ja tego nie mam i nie daję gwarancji na gołębie i nie mam takich gołębi samych bardzo dobrych. Jakbym miał, to bym miał na tą chwilę do lotu nadal 150, a mam już 120 czy 117. Już gdzieś te niedobre, można powiedzieć, znikły. Czy cały czas bym wygrywał na wspólnych, a każdy ma w swojej hodowli, po zdanej dobrej linii po prostu, no jest zauważone, że te gołębie są w stanie rozchować. A na dzień dzisiejszy, jak kupujesz gołębie, to czym się sugerujesz? Gdzie kierujesz się? Na co patrzysz? Na wyniki wybitnych, raczej rodzice, żeby mieli, wiadomo, i takie gołębia po olimpijczykach, czy po prostu po jakimś czołowe konkursy, który chce latać, lotniki wybitne, czy ze wspólnych gołębników asy. Może już tak na pierwsze nie stawiam, bo to się zrobiło, że coraz więcej tych jest chętnych na te pierwsze asy, a nie zawsze te pierwsze asy oddadzą też lepszego gołębia niż 10 as. Po prostu z takich asów do 10 czy coś, to można szukać i kupywać, i dokładnie nazwisko czy coś, to na pewno fajne gołębi z mojej hodowli, które oblecą loty na wspólnych gołębnikach, czy zaprezentujemy dzisiaj na aukcji, i to są gołębie niedorośnięte jeszcze. Ja będę po jednym z gniazda lotował, do siebie wkładał na lotowy gołębnik, chyba 8 sztuk damy na aukcję, to każdy jeden z gniazda jest do mnie, do hodowli wrzucony będzie na gołębnik lotowy. To jest aż troszkę przerażające, bo jeżeli by hodowcy spojrzeli na Tomka Czaplińskiego, to ty powiedziałeś chyba na początku filmu, że masz tylko odsadzone chyba 12 młodych, tak? 12? Albo tak, 14? Swoich własnych, tak. I zobaczcie, no, jeżeli zobaczylibyście, że Tomek ma tylko 12 młodych, a 8 daje na aukcję, no to ktoś powie, no niepoważny. Nie, no dorastają teraz, dorastają młode, tak, no może takie dziwne, ale to nie, to tydzień temu zakończyłem drużynę, uzupełniłem na Rogowo i zobaczyłeś, to są zobowiązania, są talony, bony wygrane, dokładnie, teraz do Adama Szczesnego czekał spokojnie do okręgu Wocławek. Wygrał jeden bon, to jest kolega, spotykamy się, wysłałem mu w prezencie 3, które ja nie mam, naprawdę niech Adam powie, jeszcze że to żona. Gdzieś tam jakieś pakiety u ciebie były wygrane, nawet chyba żona karty pomyliła, ale się hodowcy wymienią po prostu ten... A karty wysyłki, paczki?
Tak, raczej do gołębie dokładnie chyba tak. Pakiet drapów wysyłała żona i dla Ibon, dla Adama gdzieś tam na aukcji charytatywnej, czy no, w okręgu mieliśmy zakończenie, kupi ode mnie, też dzwonię i mówię, co się nie przypominasz i tego, bo tam nieraz mam zaznaczone w zeszycie. A mówi, to ci mówiłeś, że w czerwcu, to naprawdę, no ale czekał cierpliwie. I dwa czy trzy włożyłem i teraz będzie partia taka, że po prostu ja sobie odsadzę tam 60 czy 80 młodych do końca czerwca i tym już do siebie leciał. I będę tym leciał. To, że on będzie miał jedne pióro czy dwa, nie zdąży, ale w tamtym roku była jesień i to są najlepsze młode. Armando sprowadziłem to 4-6 lipca, już dwa lata temu mówiłem, dzieci rodziły dzieci. W 20 roku miałem 23 lotnika oddziału, tam któregoś i były 3 sztuki w lipcu przekładane i jak miały dać radę, to leciały. Dokładnie. Tomek, no tu jeżeli patrzymy na twoją hodowlę, no każdy na pewno powie, że w dużym stopniu jesteś osobą, która nakład finansowy gdzieś tam nakłada na gołębie, ale też wynika to z tego, że chcesz mieć dobre gołębie i faktycznie wyciągasz te bardzo sprawdzone gołębie od hodowców, bo gdzie się gołąb pojawił dobry, ty go po prostu kupowałeś. Ale też bardzo dużą rolę odgrywasz w tym sporcie, pomagając młodym. I to jest to, gdzie hodowcy cię za to bardzo mocno szanują, bo jeżdżąc po Polsce, tak nawet ja się spotkałem z takim czymś, ktoś już niejednokrotnie powiedział. No powiedział tak, Czapliński wkłada pieniądze, ale szanuje też innych i innym oddaje. No, dlatego momentami, wiesz, że jeżdżę nocami czy zajęty i wpadło mi na myśl, a to nie wymyśliliśmy teraz, czy coś po prostu dla starszych hodowców. Ja kiedyś pomyślałem, no i teraz akurat tak przyszło samo siebie, że naprawdę też oferuję u siebie, nawet w oddziale mam takich starszych, czy tego. Ktoś będzie chciał, to jakiś naprawdę sprezentuję, a jesienią czy sierpień, lipiec to chowam po konkretnych parach, które powinny się sprawdzać gołębie, które dla siebie przychowuję, jakieś imbredy, czy łączę powoli już sobie właśnie, żeby wychować coś fajnego do wojlery, żeby z tym służyło. Także tyle. Dobry lot, hodowcy. Pozdrawiam, dobry lot. Ja przede wszystkim lot. Też chcę wszystkich zaprosić na tą aukcję, bo no jednak nasza praca polega na tym, że trzeba do hodowcy dojechać, zrobić ciekawy materiał wideo, żebyście zobaczyli, co tam u hodowcy nowego słychać. A przy okazji, jak już robimy aukcję, no to zawsze chcemy zaprosić na aukcję, a tym bardziej, że to jest tylko 8 gołębi. A naprawdę fajne gołębie. Po samych najlepszych gołębiach z rozpłodu. Tak, dokładnie. Także hodowcy, zapraszamy. Udanego sezonu jeszcze lotów gołębi tak, dorosłych. Sezon trwa. A ja bym nie był sobą, jakbym tobie, Tomek, życzył po prostu połamania klapy. Tak. Dobry. Poczekamy, zobaczymy. Dobry lot. Dobry lot.